Jak przesłać Bitcoiny z giełdy Bitbay na Ledżera Nano S, oraz na odwrót, jak przesłać z Ledgera Nano S na giełdę Bitbay. To zobaczyć w tym odcinku. Zapraszam. Masters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać, jak przesłać swoje Bitcoiny z giełdy Bitbay na Ledgera i na odwrót. Ten film nagrywam, ponieważ pod moim filmem o konfiguracji samego Ledger'a ludzie prosili mnie, żebym nagrał film jak przesłać bitcoiny na Ledger'a. Dlatego właśnie ten film powstał. Jeżeli nie wiesz jak skonfigurować Ledger'a na noS, to zapraszam cię do obejrzenia filmu tutaj właśnie na kanale CryptoMaster's, tam pokazuję jak konfigurować nowego Ledger'a. Ale zanim zacznę, pamiętajcie, tak jak zawsze, że wszystko to, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna, a jest to tylko i wyłącznie moje własne zdanie. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie obiecuję żadnych zysków. I jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik dla początkujących w świecie kryptowalut, który na pewno pomoże Ci się poruszać po technologii blockchain oraz kryptowalutach. Link do tego poradnika znajdziesz oczywiście w miejscu na opis pod tym filmem. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego filmu. Oprócz samego Ledgera będzie nam też potrzebny program, aplikacja Ledger Live, który możemy pobrać z oficjalnej strony ledger.com. Ostrzegam Was, żebyście nie pobierali tych aplikacji z innych źródeł, z Telegramów, z Discorda czy z jakiegoś forum, bo często zdarza się, że są to fejkowe aplikacje i w łatwy sposób możecie pozbyć się swoich środków. Także pamiętajcie, pobieramy tylko z oficjalnej strony. Ja już mam skonfigurowany swój portfel i zainstalowaną aplikację Ledger Live. Odpaliłem tę aplikację i widzimy pierwszy ekran. Do tego trzeba oczywiście podłączyć portfel i odblokować go kodem PIN, który ustawialiśmy podczas konfiguracji. Jeżeli nie chcemy ustawić nowego urządzenia, ani nie chcemy przywrócić naszego poprzedniego, klikamy Skip i wybieramy portfel, jaki mamy do dyspozycji. Ja mam Ledger Nano S. Także wybieram Nano S i klikamy dalej. I mamy pytania zabezpieczające. Czy mamy wybrany już swój PIN? Klikamy tak. Czy mamy zapisane słowa kluczowe? Klikamy tak. I czy twój Ledger jest oryginalny? I tutaj możemy sprawdzić check now. Klikamy. Ledger musi być podłączony do komputera i w tym momencie musimy wpisać nasz kod do odblokowania portfela. Także przechodzimy do Ledger'a i klikamy PIN. W moim przypadku jest to 80 i po wpisaniu PIN-u klikamy dwa przyciski, żeby zatwierdzić. I teraz nam wyświetla, żebyśmy zainstalowali aplikację na komputerze. I żeby połączyć się z aplikacją, musimy jeszcze raz przycisnąć dwa przyciski. W tym momencie nasz ledger jest podłączony do komputera i musimy poczekać, żeby aplikacja sprawdziła, czy jest on oryginalny. I tu musimy zezwolić na podłączenie. Klikamy na ptaszka. Nasz portfel został sprawdzony i klikamy dalej. W tym momencie aplikacja nas prosi o ustawienie hasła dostępu. Ja tego hasła nie będę ustawiał na potrzeby tego filmu, ale zalecam, aby każdy z Was miał ustawione hasło dostępu i zapisał sobie je gdzieś w notesie, najlepiej ze słowami kluczowymi, które umożliwiają odtworzenie naszego ledżera. Ja klikam skip, następnie klikamy dalej i sukces. Nasz ledger jest gotowy do użycia. Klikamy Open Ledger Live i, jak to z reguły bywa, musimy zatwierdzić politykę prywatności i jesteśmy teraz w samej aplikacji. I teraz pierwszym krokiem, żeby przesłać nasze bitcoiny na portfel, musimy zainstalować aplikację Bitcoina. Także klikamy Go to Manager. Tu musimy chwilę poczekać i mamy. W tym miejscu mamy wszystkie dostępne aplikacje. Co oznacza, że te właśnie kryptowaluty i tokeny możemy trzymać na naszym portfelu. Na że Nano S tych aplikacji możemy mieć od 3 do 6, w zależności od objętości tej aplikacji. Na że Nano X możemy ich trzymać znacznie więcej. Teraz przechodzę do instalacji aplikacji Bitcoin, żebym mógł przesłać na swój portfel swoje Bitcoiny. Czekamy, aż aplikacja się zainstaluje. No i mamy aplikację już zainstalowaną. Tutaj zauważyłem, że wyskoczył mi komunikat o aktualizacji oprogramowania do Ledger'a i powiem wam, że warto robić tę aktualizację na bieżąco, ale nie będę pokazywał na dzisiejszym filmie jak przeprowadzać aktualizację. Czyli tak jak już powiedziałem, aplikacja do Bitcoina jest zainstalowana i na samym urządzeniu Ledger też możecie zobaczyć, że już wyświetla nam aplikację Bitcoin. Teraz kolejnym krokiem, żeby przesłać naszego Bitcoina na Ledger'a, musimy dodać konto. Klikamy Add Account. Tutaj mamy od razu Bitcoin. Dalej. Jest połączenie z naszym urządzeniem. Teraz musimy wejść w aplikację Bitcoin na naszym ledgerze. Klikamy dwa przyciski. Tutaj oczywiście ostrzega mnie, że mam nieaktualną wersję oprogramowania, ale ja na razie to pominę. Mamy synchronizację z ledgerem, która powinna dosyć szybko przebiec, ale zobaczymy. Synchronizacja została zakończona. Teraz musimy wybrać Bitcoin Native Segwit albo Segwit. Z racji tego, że na Bitbayu jest Segwit, to zaznaczam oba, żeby miał odpowiednią aplikację zainstalowaną. Dajemy dodaj konto i zamykamy okno. W tym momencie możemy już przesyłać Bitcoiny na nasz portfel. Po zamknięciu okna jesteśmy przeniesieni do naszego portfolio. A w celu przesłania Bitcoinów przechodzimy w konta. I klikamy SegWit bez native SegWit i tutaj klikamy odbierz znowu Bitcoin SegWit. Dalej. Znowu mam komunikat o nieaktualnej wersji oprogramowania ale to pomijam. Tutaj musimy skopiować adres na który musimy przesłać nasze bitcoiny. I należy że potwierdzamy dwoma przyciskami adres klikamy gotowe. Nagrywanie filmu trochę się wydłuży, ponieważ trafiłem na zaplanowaną przerwę techniczną, ale zaraz do Was wracam. No i przerwa techniczna trwała aż do następnego dnia, dzisiaj dopiero się doczekałem, w sumie w nocy to nawet nie sprawdzałem. No ale miała zakończyć się wczoraj o godzinie 18, tak to już bywa, że takie przerwy się opóźniają. Wróćmy zatem do przesłania bitcoinów na nasz portfel ledger. W tym celu musimy się zalogować na swoje konto na giełdzie BitBay. Ja jestem już zalogowany i przechodzimy kolejno w portfele. Wybieramy walutę, którą chcemy przesłać. W tym przypadku wybieram bitcoina. W tym miejscu klikamy wypłata. I w pierwszej rubryce wpisujemy, ile bitcoinów chcemy przesłać na portfel. Ja mam jakieś drobne na koncie testowym. Klikam, że chcę przesłać wszystko. W tym miejscu wklejamy adres, który skopiowaliśmy z naszej aplikacji na Ledger'a, oraz w miejscu na komentarz wpisujemy jakikolwiek komentarz. Możemy dodać ten adres do listy odbiorców. Ja w tym momencie tego nie będę robił, ponieważ ten Ledger i tak idzie do zresetowania. I ostatnim krokiem, jaki musimy zrobić, to kliknąć przycisk wypłać. Oczywiście musimy wpisać kod z aplikacji Google, jeżeli mamy włączoną dwustopniową weryfikację konta. I enter. Sukces. Transakcja została rozpoczęta. Teraz czekamy, aż moje bitcoiny dojdą na portfel Ledger. Już po krótkiej chwili moje bitcoiny dotarły na Ledger App, a raczej całe 2,79 centów. i teraz pokażę wam jak przesłać środki z Ledgera na giełdę z powrotem. Jest to bardzo proste. Klikamy tutaj Send. Wybieramy co chcemy wysłać. Ja w tym przypadku wysyłam Bitcoin Segwit i tu wklejamy adres na który chcemy wysłać nasze bitcoiny. A ten adres musimy pobrać z giełdy BitBay jeżeli chcemy na nią przesłać. Także przechodzimy do giełdy BitBay klikamy portfele bitcoin oraz wpłata. Tu mam ostrzeżenie, że na ten adres możemy wysyłać tylko i wyłącznie Bitcoina, a nie jego forki np. Bitcoin Cash czy Bitcoin Gold. To mam nadzieję, że wszyscy wiedzą. Dajemy nie pokazuj tej wiadomości w przyszłości oraz rozumiem. W tym momencie wyświetlił się nam adres, na który możemy przesłać Bitcoina z naszego Ledgera. Kopiujemy ten adres, przechodzimy do aplikacji Ledger Live i w tym miejscu wklejamy adres i klikamy dalej. W tym oknie wpisujemy, ile bitcoinów chcemy przelać. Ja klikam wszystko, ponieważ nie mam tego za dużo, i w tym okienku możemy wybrać sobie opłaty za transakcję. Oczywiście, im niższa opłata, tym dłuższy czas samej transakcji, ale zostawię tutaj standard i klikamy dalej. W tym miejscu jest podsumowanie, czyli wysyłamy bitcoina Segwit na ten adres, taką kwotę i tyle zapłacimy prowizji. Klikamy dalej. I w tym momencie musimy potwierdzić transakcję na naszym ledgerze. W tym celu wchodzimy w aplikację Bitcoin dwoma przyciskami i na aplikacji klikamy dalej. Transakcja wykonana, i teraz bitcoiny poszły na giełdę BitBay. Nic prostszego. Ledger nie jest tak skomplikowany, jak ludziom się może wydawać. Jest to bardzo proste urządzenie i nie ma co się przejmować. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć!